będziemy rozmawiać o nasiadówkach okołoporodowych, o nasiadówkach w porodzie, które w sumie już tutaj jest ze mną. Widzę położna Charlotte, więc jeszcze raz Was wszystkich pozdrawiam, kochani, i zaraz już wysyłam zaproszenie do... Dajcie znać, czy mnie słychać. Ja Was obecnie pozdrawiam z Meksyku i z ciepła. A cześć Karolina, witaj. Cześć. Bardzo się cieszę, że dołączyłaś, że jesteś. Cześć. Witam serdecznie. U Ciebie wieczór, u mnie poranek w sumie, ale cieszę się, że nam się udało tak fajnie połączyć właśnie. I dzisiaj planujemy porozmawiać o nasiadówkach w porodzie, które Ty już stosujesz dla swoich rodzących, co jest bardzo niesamowite. I tylko powiem, że w sumie w tym roku, na początku roku byłaś naszym gościem właśnie w kongresie okołoporodowym i rozmawiałyśmy, znaczy Ty rozmawiałaś z Hanią na temat właśnie jak wspierać noworodka w pierwszych dniach życia i bardzo Ci też chciałam podziękować za całą tą prelekcję, którą dla nas zrobiłaś. I chciałam też powiedzieć, że gdyby ktoś miał ochotę jeszcze posłuchać sobie cały kongres, jest oczywiście dostępny na naszej stronie kobietawpełni.pl za tam niedużą kwotę. Ale dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o nasiadówkach w porodzie. I tu w sumie niedługo później po tym kongresie zrobiłaś u nas szkolenie o nasiadówkach okołoporodowych. I od tego czasu, więc można powiedzieć, że już tam pół roku na pewno, może nawet więcej, już te nasiadówki stosujesz. Więc masz na pewno dużo doświadczenia i właśnie jestem tego bardzo ciekawa. A tylko tak na początek może powiem trochę, co to, jak to wygląda, prawda, ta nasiadówka. Jakby tak w praktyce po prostu zagotowujemy zioła w garnku, pod przykryciem, później odstawiamy, żeby je schłodzić na dobrą temperaturę i potem wkładamy pod krzesełko, na którym kobieta siada, otwieramy garnek i cała para wodna z tymi ziołami idzie do góry i rozgrzewa nasze łono, zwiększa szyjkę macicy, rozluźnia całe mięśnie dla miednicy i pięknie nas otwiera. Można by było rozmawiać na temat nasiadówek i ich w ogóle benefitów i wszelkich jakby uzdrawiających rzeczy, które w sobie mają, by można było rozmawiać naprawdę bardzo długo. Też to nie jest tylko kwestia takiego fizycznego uzdrawiania, ale też emocjonalnego. Też tak nas to psychologicznie, tak psychicznie nas wycisza, w ogóle pięknie zanurza w głąb siebie. I to wszystko jest bardzo pomocne też w porodzie, prawda? Więc chciałam Ciebie zapytać, jak Ty to widzisz teraz po już tam iluś doświadczeniach właśnie z nasiadówką w porodzie? Jak na to kobiety Twoje reagują? Czy im się podoba? Jakie są według Ciebie wyniki jakby w porównaniu bez nasiadówki na przykład i z nasiadówką? Mm-hmm. Czy możesz o tym więcej powiedzieć? Jak to wygląda? Bardzo chętnie. Ponieważ ten kurs, który zrobiłam odnośnie właśnie nasiadówek ziołowych, miałam od samego początku na to pomysł i jakby czułam, że to jest dobry kierunek i coś dobrego. I od początku intuicja mi podpowiadała, że to będzie mnie i moje kobiety podopieczne wspierać w czasie okołoporodowym. No i się nie myliłam, bo jest to najlepsze szkolenie, jedno z najlepszych szkoleń, jakie mam. A tak uważam, bo jeżeli cokolwiek przynosi efekty, wręcz spektakularne efekty, o których za chwilę powiem, no to jestem przeszczęśliwa. W czym nasiadówki wykorzystuję i jak one pomagają mi w pracy, a jednocześnie kobietom w okresie okołoporodowym? Zaczynamy już od czasu przed porodem, dość długiego czasu, bo już
od 2 tygodni, jak tylko wybije 38 tydzień, pierwszy dzień 38 tygodnia, to zaczynamy nasiedówkami się przygotowywać do porodu. I czy to jest pierworódka, czy to jest wieloródka, robimy tą samą technikę w połączeniu też z homeopatią, niemniej jednak nasiedówka tutaj odgrywa ważniejszą rolę. Bo te 2 tygodnie przed porodem u kobiet są bardzo istotne pod względem takiego napięcia, stresu, oczekiwania na ten poród, zwracania się w ogóle w kierunku porodu. Pojawiają się też lęki, obawy. No i wiadomo, wszystkie wiemy, że ten czas porodu jest dla nich najważniejszy, kiedy urodzę, nie? To jest podstawowe pytanie. I tutaj już w szkole rodzenia, już na początku, jak tylko mam swoją podopieczną, mówię jej, my nie będziemy bierne od 38 tygodnia, już my będziemy czynne, my już będziemy zwracać się mentalnie w kierunku porodu, przygotowywać się do niego, przygotowywać swoją miednicę, szyjkę macicy, dno miednicy. No i opowiadam o tym wszystkim. I od tego 38 tygodnia startujemy. I robimy nasiadówkę ziołową. Do wyboru pozostawiam kobietom, bo jakby no, każda kobieta inaczej się czuje podczas nasiadówki, prawda? Oczywiście. Jak będę dużo mówić nieustannie, a ty będziesz chciała mi zadać jakieś pytanie, to śmiało, bo ja mam tendencję do słowotoku i mogę tutaj sobie opowiadać, wiesz, Dobrze, nie? będę cię dotrzymywać najwyżej. Tak. No, a że jestem zafascynowana tym tematem, no to mogę o nim opowiadać godzinami. Bardzo się cieszę. No i zaczynamy, startujemy. I jakby zazwyczaj jest tak, że dziewczyny wybierają sobie na początku co drugi dzień nasiadówkę, a potem robią ją codziennie. Ale zdarza się, że są dziewczyny, które rodzą już po raz kolejny. I jakby też ten brzuszek jest bardzo nisko, albo bardzo jeszcze wysoko, i chcą spowodować rozluźnienie tej miednicy, i zaczynają sobie robić tę nasiadówkę codziennie nawet. No i to też nie jest tak u mnie, że po prostu zalecam nasiadówkę, dziewczyna ją robi codziennie i koniec, nie? Tylko też wymyśliłam sobie, że podczas każdej nasiadówki będzie jakaś ceremonia taka celowana. Czyli ona będzie coś przeżywać podczas tej nasiadówki. I tak z mojego doświadczenia 25-letniego miałam do czynienia z różnymi sytuacjami. Nie wiem, czy wiesz, że jest coś takiego między innymi, jak żałoba po brzuchu, po porodzie. To przeżywają mamy, które bardzo dużo pracują w czasie ciąży, które mają inne dzieci też i mają poczucie na koniec ciąży, że niedostatecznie czasu poświęciły tej danej ciąży i temu dziecku. A więc teraz ostatnio właśnie miałam taką dziewczynę, która też zmagała się z depresją i przed ciążą, i po poprzednim porodzie, i w czasie ciąży. I ona właśnie miała takie rozterki, aż do płaczu ją to doprowadzało, że ona ma poczucie, że nie poświęciła zbyt wiele emocji, czasu i uczuć tej ciąży, bo zajmowała się starszym dzieckiem, bo miała właśnie te stany depresyjne, zajmowała się sobą, swoimi emocjami, swoją psychiką. A gdzie było w tym wszystkim dziecko i tym samym, co jakby gdzieś tam pracujemy, prawda, w sferze tej duchowo-emocjonalnej. Także też dużo rozumiesz, bo też szerokie spektrum spojrzenia właśnie na kobietę pozwala nam zauważać te rzeczy. Więc w tej sferze czuła się bardzo zagubiona, czuła się źle, krytykowała siebie, oceniała się. No i tak kobiety właśnie docierają do końca ciąży i nagle orientują się, że no źle robiły i zaczyna się fala tej takiej oceny i tej takiej krytyki. No i zaczynają blokować sobie poród. Tymi Oddalać emocjami po i prostu. tymi uczuciami po prostu jakby chciały zatrzymać jeszcze tą ciążę. Jeszcze dzień, jeszcze 2, może jeszcze tydzień. I zaczynają mówić takie rzeczy: ja chcę urodzić po terminie. Albo ja jeszcze mam czas, ja jeszcze nie chcę urodzić. I tak jakby doświadczenie moje, zawsze gdzieś intuicja mnie trochę tak w ramię
puka i mówi: tutaj tym tematem musisz się zająć, bo tu coś jest na rzeczy większego i głębszego. No i co się okazuje, że ona odczuwa ogromny żal właśnie, że niedostatecznie poświęciła się tej ciąży. No i nasiadówka ziołowa zaproponuje jej wówczas ceremonię podczas nasiadówki ziołowej, piękną ceremonię wybaczania, wybaczenia sobie, aż mam ciarki, jak ja o tym mówię za każdym razem. Opracowałam sobie takie właśnie ceremonie podczas tych nasiadówek względem danej kobiety. No i taka kobieta ma ceremonię wybaczania, przeproszenia, kochania siebie. Wysiadła Wi-Fi. Mam nadzieję, że już się to nie powtórzy. Zaczekam, czy Karolina tutaj do mnie dołączy. I już ją widzę. Mam nadzieję, że tym razem to nas zadziała. I widzę, że już chyba... Super, jestem. Tylko nie widzę ciebie, ale nie wiem, czy to nie tylko jakiś błąd u mnie. Ja widzę. Tak? Widzisz, tak? Podzielony ekran. No dobrze. No, może dziewczyny niech odpowiedzą, czy widzą nas obie, czy widzą, czy słyszą nas. No, powiedzcie. I chciałam najmocniej przeprosić, bo tutaj po prostu czasem jest niestabilnie niestety. No, więc mi wysiadła cała Wi-Fi. O, dziewczyny widzą i słyszą, dobra, fajnie. Super, bardzo. Okej, okay. Więc skończyłyśmy na tym, że właśnie przed porodem od 38 tygodnia robię z dziewczynami nasiadówki ziołowe i podczas tych nasiadówek robimy sobie różne ceremonie. Dokładnie. No, jedną taką specyficzną ceremonią jest właśnie wybaczanie. Nie chodzi tutaj też o to, żeby pomyśleć sobie, że jest kobieta kimś złym i musi sobie przepraszać siebie i wybaczać, ale to tak bardzo pomaga, jak ktoś drugi powie, że jesteś najlepsza, najwspanialsza, najcudowniejsza dla tego dziecka, dla swojej ciąży. Nie noś w sobie takich emocji. Wybacz sobie, wybacz po prostu temu, co się dzieje wokół. Działałaś tak w tym momencie, jak potrzebowałaś i nie miej poczucia winy, wyrzutów sumienia. No i powiem wam, że no cudownie to działa, wspaniale. Kobiety są tak wdzięczne, że ktoś dał im taką możliwość, że zaznaczył to niejednokrotnie. Ja nawet o tym mówię, ale nie znam tego, co w środku tej kobiety jest, bo ona mi się nie zwierza. Dopiero po porodzie na przykład się dowiaduje, że ja robiłam też wybaczanie i nie tylko inne ceremonie. Drugą taką ceremonią jest wdzięczność. Czyli jestem wdzięczna za ciążę, za to, co przeszłam. Nie wszystkie ciąże są fizjologiczne, nie wszystkie ciąże są łatwe. Jest dużo rozczarowań, dużo rozgoryczenia wśród kobiet, dużo żalu, że na przykład muszę leżeć w szpitalu miesiąc, dwa, że mam cukrzycę, że mam nadciśnienie, że nie jestem fizjologiczna, że nie mogę rodzić na przykład całkowicie naturalnie, że muszę rodzić w szpitalu. Wdzięczność powoduje akceptację dalej, w ślad za tym idzie akceptacja. I dużo innych też pozytywnych emocji, takie zauważenie, zwrócenie uwagi na to, co jednak w tej ciąży i w tym czasie było dobre, a nie tylko negatywne, bo jako ludzie łatwiej nam jest spostrzegać te negatywne rzeczy, prawda, aniżeli te dobre. I obciążona ciąża ciągle wskazuje nam na te negatywne rzeczy i trudno jest nam te dobre wysublimować. Mhm. I ceremonia podczas nasiadówki pozwala na to, żeby właśnie tylko mówić o tych dobrych. Ale też wdzięczność ma być wobec tych nie do końca przyjemnych doświadczeń, bo to pozwala też uwalniać nas od tych takich emocji, takiego żalu, takiej troszeczkę czasami złości, że czemu ja mam taką ciążę, a inne kobiety mają taką łatwą, to się tak pięknie wyrównuje. Dalej jest ceremonia otwarcia,
czyli otwieram się na poród. Ta ceremonia jest najbardziej efektywna pod względem rozluźniania, bo samo słowo otwieram stanowi już jest efektywne. I otwieram się na poród, i to cały czas to zdanie powtarzane tak kobiety rozluźnia, że to jest po prostu coś niesamowitego. To jest niebywałe. Czyli ty jakby tym kobietom dajesz zawsze jakby taką karteczkę z Tak. afirmacją, Tak. którą sobie mają powtarzać. Okej, super, cudownie. I ta ceremonia otwarcia, ja ją stosuję i przed porodem, i w czasie porodu. To zaraz o tym powiem, jak to się dzieje w czasie porodu, bo teraz jesteśmy przed porodem. No i ceremonia otwarcia rozluźnia po prostu no, wszelkie napięcia. To nie jest tylko miednica, ale to są też barki, to jest też krzyż, kręgosłup, to jest też tutaj okolice karku, twarzy. Tak, to w ogóle ten zapach podczas tej nasiadówki, Dokładnie. no to jest w ogóle jakaś magia. Jak ja podczas porodu jestem w tych ziołach i w tym zapachu, to ja sama czuję się jak podczas jakiejś ceremonii i sama mam ochotę usiąść i sobie tam medytować różne rzeczy. I też niejednokrotnie to robię, bo zaraz też powiem, jak ja się ceremonizuję podczas porodu i nasiadówek z kobietą. No i właśnie ta ceremonia otwarcia jest mega rozluźniająca. No i czwarta, ostatnia ceremonia to gotowość do porodu, czyli takie stanowcze spotkanie się z metą, ja to zawsze mówię, metą ciąży, czyli doszłaś do mety i sobie to wyobraź, że tam jesteś i masz przejść przez tą wstęgę. I to jest twoja gotowość do tego. I ta ceremonia jakby ona czeka na kobietę, bo kobieta sama wybiera, kiedy chce ją przeżyć, tą ceremonię. No i przez te 2 tygodnie, od tego 38 tygodnia lecimy, taka jest powtarzalność, czyli jak skończymy wszystkie cztery, no to lecimy od nowa, czyli znowu wdzięczność, otwarcie, gotowość, albo wybaczanie, wdzięczność, otwarcie, gotowość. No i tak docieramy do terminu porodu albo też po nim. Bardzo rzadko, i to jest pierwszy punkt, który zaznaczyłam w stosowaniu nasiadówek ziołowych, że my rzadko przekraczamy termin porodu. Naprawdę, Wow, to jest coś naprawdę. pięknego. I to jest właśnie pierwszy punkt, gdzie nasiadówka ziołowa stała się naturalną metodą też indukcji porodu. Czyli po prostu stała się metodą, za pomocą której możesz urodzić w terminie lub no 2, 3 do 5 dni, to jest maks po terminie, do 5 dni. To już dziewczyny są czymś obciążone, jakiś czynnik zewnętrzny na nie działa, jakiś stresujący, jakiś powiedzmy najczęściej stresujący, jak kortyzol nam wkracza tutaj i nam się wdziera w naszą całą aurę, to jest niekorzystne. Albo szpital, albo zmiana formy porodu, jakiś czynnik musi zadziałać. A tak to nasiadówka zaczęła stanowić dla mnie po prostu naturalną metodę. I po terminie porodu to już w ogóle, do 5 dni to jest naprawdę maks, kiedy dziewczyny chodzą w ciąży. No i co się dzieje podczas też tych 2 tygodni? Bo ja się wtedy z dziewczynami spotykam co parę dni i co tydzień jakby robimy sobie badanie KTG i też robimy sobie badanie wewnętrzne, żeby zobaczyć, jakie są zmiany. Przede wszystkim rozluźnia się cała miednica, ona się otwiera. Dziecko wstępuje do talerzy biodrowych, przypiera się do kanału, no i robi miejsce u góry, czyli po prostu obwiesza się brzuszek, nie? Obniża się brzuch, to jest pierwszy objaw, który zauważamy po nasiadówce. Druga sprawa, dziewczyny wspaniale śpią. Tak jak ostatnie miesiące mają ogromne problemy ze snem. Tak, po nasiadówce to jest coś niesamowitego. Dzwonią do mnie rano i mówią: nie wierzę w to, ja 12 godzin spałam, nie wstałam ani razu.
nic mnie nie bolało, to jest coś niesamowitego, kocham cię. No i takie dostaję feedbacki. I rozluźnienie się właśnie mięśni na miednicy i przygotowanie szyjki do porodu. To jest bardzo istotne, szczególnie dla mnie w mojej pracy, że szyjki, które są, a dzisiaj chyba o tym Izabela Dębińska nawet mówiła u siebie na profilu, że są różne rodzaje szyjki, nie? Jak są szyjki takie niescentralizowane, tylko zwrócone do kości krzyżowej, to one po nasiadówkach, słuchajcie, się centralizują. Rozmiękczają się, skracają się i są tak mięciutkie, takie no, rozpulchnione, no, idealnie przygotowane do porodu. I co zauważyłam? Tak jak kiedyś akupunktura, teraz również stanowi dla mnie też naturalną metodę indukcji porodu, ale nie stosowałam akupunktury u wszystkich kobiet. U kobiet, które nie miały rozwarcia, które nie miały szyjki scentralizowanej, które miały szyjkę długą, nie stosowałam akupunktury, ponieważ często dochodziło do sytuacji takiej, że regularne skurcze się pojawiały, ale szyjka nie pracowała z tymi skurczami, bo jeszcze nie była gotowa do porodu, bo jakby jednym z takich komunikatów dojrzałości do porodu i gotowości jest też dojrzałość szyjki macicy. A tutaj w połączeniu z nasiadówką, czyli najpierw nasiadówka, i widzę, że czuję, że ta szyjka jest pięknie rozluźniona i zastosuję akupunkturę, pojawiają się skurcze i szyjka zaczyna wspaniale pracować z akupunkturą, ze skurczami, więc to jest taka wartość dodana, że no, u mnie w pracy to jest w ogóle hit. Ja to stawiam na pierwszym miejscu. Od samego początku kobieta wie o nasiadówkach, od pierwszego spotkania ze mną. Cudownie. Także te aspekty, jeżeli chodzi o czas przed porodem. A widzisz otwartość u kobiet na nasiadówkę? Jakby są, czy spotkałaś się z tym, że tak na przykład nie były pewne, czy w ogóle coś takiego by chciały? Otwartość, że nie odmawiają, tak, u wszystkie, ale miałam jedną dziewczynę, która w ogóle nie dawała temu wiary. No i się uśmiechała i mówi, dobrze, mówi, ja zrobię to, co ty mi mówisz, bo ja ci ufam w 100% i ja zrobię wszystko to, co ty mi mówisz. Ale ja osobiście w to nie wierzę. Ona dzisiaj by się na tym live'ie przydała, bo ona by powiedziała, bo ona mi powiedziała po porodzie, że to jest po prostu nasiadówka jest dla mnie i powiedziała to tak stanowczo, to jest dla mnie. I tak, no i to była taka dziewczyna, która nie wierzyła w ogóle, śmiała się i mówiła, nie, no ja w to nie wierzę, ale ja zrobię wszystko, co mi powiesz. I u niej właśnie też był taki efekt, po prostu, że jej się rozpoczął poród po 3 dniach, po 3 ceremoniach i ona wiedziała, że to dzięki temu. Ona to czuła głęboko i to ona powiedziała, to dzięki temu, nie dzięki czemuś innemu. Nie, że chodziłam, nie, że robiłam jeszcze to, bo ja mam taki określony sposób też naturalnych metod, które proponuję dziewczynom, ale wskazała mi to było to. To mi pomogło. Ja będę całemu światu to mówić, że jest coś takiego, co mi po prostu wywołało poród. Nie? A tak to dziewczyny są bardzo na to otwarte, bardzo chcą, bardzo się cieszą, w ogóle kobiety cieszą się, jak się proponuje im naturalne metody. Zioła zawsze jakby no, są taką metodą, która jest przyjmowana pozytywnie i chętnie. Więc nie, z odmową się nie spotkałam nigdy. Zdarzyło mi się, że ktoś się trochę źle czuł, że pojawiły się na przykład żylaki odbytu, hemoroidy, trzeba było przerwać na 3 dni i ponownie wrócić, ale nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś odmówił i powiedział, nie, to nie jest dla mnie. Bo jakby to jeszcze też jest na tyle niespotykane, prawda? Tak. Kobiety też nie wiedzą, jak to stosować, myślą, że muszą w to usiąść, że się w tym muszą moczyć, a to jest tylko para. Tak, inaczej sobie wyobrażają tak. Bardzo często. Tak. Dokładnie. Tak. I jak mówisz, to może się zdarzyć oczywiście, bo każda kobieta jest inna, każde kobiece ciało jest inne,
inaczej wrażliwe, więc tutaj się może zdarzyć oczywiście, że niektóre kobiety się będą czuły może nie jakoś super, więc tutaj należy później ewentualnie na przykład zmienić troszeczkę schemat tej nasiadówki lub tam, jak mówisz, przerwać na parę dni, jeżeli się tam pojawiły więcej, jakby uruchomiły hemeroidy, ale też polecam składzać zimną wodą po tej nasiadówce te hemeroidy. Zaczynamy pierwszą nasiadówkę 15 minut, każda następna już może być dłuższa. Jeszcze jedną rzecz podczas tej nasiadówki robię. Jest ceremonia i takie 10 minut, końcowe 10 minut ceremonii. Jak już ceremonię zakończysz, to kotwicę oddechu robię jeszcze. Czyli kotwicę nie oddechu, tylko kotwicę zapachu. Czyli kotwiczę je podczas tej nasiadówki w określonym zapachu swoim, ulubionym. I podczas, to jest takie, że albo jakiś misiu, albo coś, albo chusteczka z ulubionym zapachem, bo jak się włączy w dyfuzorze, to z tymi ziołami to tak nie do końca jest usystematyzowany ten zapach. Kotwica zapachu polega na tym, że podczas wdychania tego zapachu też mówimy sobie, ugruntowujemy się na poziomie bezpieczeństwa i zaufania. I to też wykorzystuję podczas nasiadówki, bo to jest najlepszy moment, bo podczas nasiadówki też jest ciemno, jest świeczuszka, jest muzyczka i to jest najlepszy moment, kiedy właśnie wtedy mówią sobie dziewczyny, mają sobie mówić, czuję się bezpiecznie, jestem bezpieczna, ufam sobie, ufam swojemu ciału, ufam wszystkim, którzy uczestniczą w moim porodzie. Mój poród jest piękny, spokojny, w pełny, w zaufaniu i bezpieczeństwie. No i one sobie to powtarzają, jak się poród rozpoczyna, to mają od razu wrócić do tego zapachu, do tej kotwicy i od razu osiągają spokój i harmonię. Mogę zapytać, jaki zapach zwyczajnie używasz? Jaki zapach ja używam? Różne. Ja używam różnych balansów zapachowych. A dziewczyny, które mają rodzić, one sobie wybierają. Może to być sosna, może to być las, może to być lawenda, może to być eukaliptus, to one sobie wybierają to, co najbardziej lubią i tolerują w czasie ciąży, nie? Bo ja mam swoją gamę zapachów, ale jak się spotykamy, to najpierw daję im do powąchania, bo nie zawsze kobiety tolerują. Chciałabym też jeszcze powiedzieć o sposobie wykonywania tych nasiadówek, bo też długo nad tym myślałam i długo, szczerze powiem, kolokwialnie mówiąc, nawydziwiałam z tym, bo do końca nie wiedziałam, jak mam tą sytuację rozwiązać, bo wszystkie akcesoria swoje porodowe wożę w samochodzie, w bagażniku i ten bagażnik już jest po prostu pełen po brzegi. Jeszcze jakby miało tam wejść drewniane krzesełko i garnek i wszystko po kolei, to trochę było dla mnie to uciążliwe. Kupiłam taką specjalną, plastikową, fajną, dość solidną nakładkę na toaletę. Ale to też okazało się z czasem nie do końca komfortowe, bo też jakby no wielokrotnego użytku. Wiadomo, że to się sterylizuje, myje, prawda? Ale używam to tylko do dziewczyn, które rzeczywiście mają niekomfortowe warunki. Wymyśliłam sobie, że i tutaj można też z tego sobie skorzystać, że gotujemy te zioła, gotujemy je 10 minut, prawda, i potem przelewamy sobie do mniejszej miseczki albo mniejszego garnka, wkładamy go do toalety i normalnie siadamy sobie na toaletę. Jest. Czyli w pozycji, tak, miednica trochę do przodu, z tyłu poduszki, opieramy się, opieramy sobie głowę i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Przed porodem najlepsze. A w czasie porodu, to tak jak pewnie widziałaś ostatnio na relacji, dobrym rozwiązaniem jest ten garnek postawić na podłodze, otoczyć go kocem i położyć na niego zwinięty w rulon ręcznik i normalnie sobie na to usiąść, nie? Kolana na kolanach i normalnie sobie na to usiąść, ale mam w przygotowaniu tą taką deseczkę na garnek, którą ostatnio podejrzałam u Was. Tak. I już sobie ją zamówiłam.
i ją będę właśnie sobie tylko wozić w bagażniku, bo to chyba będzie dla mnie najlepsze rozwiązanie. To jest cudowne. Jeszcze bym może chciała podpowiedzieć dla Twoich kobiet, które właśnie sobie robią same też w domu, bo ja ostatnio próbowałam sobie robić też, bo jestem w 8. miesiącu ciąży, ale jeszcze nie robię nasiadówek, ale już się nie mogę doczekać sobie, bo już mi ich bardzo brakuje. Natomiast próbowałam właśnie pozycje, które mi będą wygodne i jest taka właśnie w klęku i górną częścią ciała, mniej więcej jakby po brzuszek, się kładziemy na piłce i klęczymy nad garnkiem, tylko trzeba sobie oczywiście zadbać o kolana, dać pod kolana coś miękkiego, żeby też nie rozjeżdżało na boki i w spódnicy owinąć ręcznik tam pięknie jakimś garnek ręcznikiem i właśnie w ten sposób sobie klęknąć nad tym i górną częścią ciała o tą piłkę. I było mi bardzo wygodnie. O, no to dziękuję. To na pewno wykorzystam. No dobrze, no i to jest ten czas przed porodem. Co dzieje się w czasie porodu? Jak się poród już rozpoczyna, to też jak jeszcze jestem w konsultacji telefonicznej ze swoją rodzącą, to już zdarza mi się zaproponować nasiadówkę. Już zdarza mi się to zaproponować, zanim do niej dojadę. Nasiadówkę stosujemy wtedy, kiedy w zasadzie zawsze, czasami nie ma czasu na nią, bo tak szybko się poród rozwija, ale stosujemy ją wtedy, kiedy czujemy, że mamy tu spięcie miednicy jednak i na przykład kiedy szyjka macicy jest troszeczkę twarda, nie do końca pracuje nam tutaj z postępem porodu, z czynnością skurczową, i chcemy się jeszcze bardziej rozluźnić. Taki przykład z zeszłego tygodnia, przepraszam bardzo, ale tutaj mojego pieska głaszczę, bo on się teraz cały czas do mnie przytula, bo jak ja jestem zajęta, to on zawsze to robi. Przychodzi się przytulać. I ostatni, no taki przykład z poprzedniego poniedziałku. Dziewczyna rodziła czwartego syna. Drugi raz rodziła ze mną w domu, 2 lata temu urodziła pierwszego syna w domu i teraz rodziła drugiego syna w domu. I taką ciążę też miała troszeczkę powikłaną, ale ją wyprostowałyśmy. I w pewnym momencie powiedziała mi, czego tak naprawdę też się nie spodziewałam, bo myślałam, że po prostu przyjadę do porodu 2-3 godziny i będziemy po. A tutaj Monika patrzy mi prosto w oczy i mówi, wiesz co? Ja się trochę boję. Ja mówię, ale czego się boisz? Bólu, samej akcji porodowej, czego się boisz? Nie wiem. Trochę się boję. I w pewnym momencie zauważam, że jej postawa ciała jest taka, że ona jest cała tutaj spięta, głowa do przodu, tak napięta mocno. A no tym samym wiadome jest, że jeżeli tu jest takie napięcie, to jest napięcie w miednicy. No i po prostu wstrzymywała sobie napięciem miednicy postępi dziecko i to było ewidentnie u niej widać. I tak jakby nawet te, możemy sądzić, że te 2-3 godziny po prostu sobie wstrzymała, no to co? No to nasiadówka no najlepszym rozwiązaniem, nie ma innego. To jest, no kąpiel jeszcze w wannie, ale to nie jest to samo, co nasiadówka. Nasiadówka ma tak spektakularne efekty, że czasami, słuchajcie, 15 minut po wykonaniu nasiadówki my mamy całkowite rozwarcie. To jest nie do wiary. To jest po prostu niebywałe. I ja wiem, że to jest po tym. Ja jestem przekonana na 100%, że to jest po tym. Dodatkowo, co jeszcze zachęcam do tego, żeby robić i przed porodem, i w czasie porodu, żeby wycisnąć sobie ten woreczek z tymi ziołami, gorący woreczek, i zrobić masaż całej miednicy, zrobić masaż wewnętrznych partii ud, pleców. W czasie porodu ten gorący woreczek zamaczam w tych gorących ziołach, jeszcze wyciskam i robię okład na podbrzusze, okład na okolicy krzyżowo-lędźwiową. Te zioła nadal się wchłaniają, one nadal działają. No i jeszcze ostatnio właśnie Monice wlałam te wszystkie zioła do wanny
jeszcze wejść na 15 minut do wanny. To Marcin, jej mąż, zapytał, a czy to już nie jest za późno na tą wannę? Może lepiej już nie. Ale lepiej jest 15 minut na siadówki, 15 minut w wannie, niż jeszcze 2 godziny porodu. Bo wiem, jestem przekonana na 100%, że jak ona z tej wanny wyjdzie, to już będziemy miały drugi okres, już będziemy rodzić, już. No i tak było, że praktycznie po wyjściu z wanny w tych ziołach to też się unosi, to też znowu działa. Jakby nie ma takiego ryzyka, że się coś dostanie do środka, że to jest niekorzystne bądź niekorzystne na skórę. To jest w każdej jakby postaci korzystne. Także w czasie porodu, w momencie, kiedy też kobieta, ten postęp porodu, on jest różnie odbierany przez rodzące. I czasami zdarza się tak, że tego rozwarcia od badania do badania nie ma, ale jakość szyjki się zmienia. Ona się robi cieniutka, ona się centralizuje, i wtedy ta nasiadówka pomaga właśnie, żeby to rozwarcie zrobiło się tak, jak tego oczekujemy, tak jak tego oczekuje rodząca. Do tego uspokaja, wycisza, rozluźnia, łagodzi ból w miednicy, łagodzi ból krzyżowo-lędźwiowy, bo tam się przecież często ten ból lokalizuje. Jestem się bardzo zgadzam z tym właśnie łagodzeniem bólu, bo tutaj wspomnę, że w Czechach jakby nasiadówka do porodu jest dosyć sporo rozszerzona i jest ponad 30 szpitali, które stosują nasiadówki właśnie w trakcie porodu dla kobiet rodzących. I tam jedna porodówka, jakby na razie jedna tak stwierdziła, ale chyba nie było więcej rozmów na ten temat, przynajmniej ja nie wiem o tym, ale porodówka w Szczecinie stwierdziła, że odkąd używają nasiadówki w trakcie porodu, to mniej przeciwbólowych leków stosują dla rodzących, więc to już jest Tak, ogromny plus. jest szybszy postęp. Ja tu chciałam jeszcze dziewczynom powiedzieć, jeżeli chodzi o Polskę, bo jakby no w szpitalach są bardzo, jest bardzo mała ilość, wybiórcza ilość szpitali, które stosują jakieś inne metody, prawda? Mówimy o aromaterapii, czy właśnie huście rebozo, czy innych metodach. W szpitalu bardzo rzadko można się z tym spotkać, ale można sobie taką nasiadówkę zrobić samemu. I chciałam tutaj powiedzieć, jak ja wykorzystuję nasiadówkę w szpitalu ze swoją rodzącą, bo też przecież mam takie porody, gdzie od początku do końca idziemy na indukcję na przykład i jakby no, to nie jest dom, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Wtedy przygotowuję nasiadówkę w domu, jak już wiem, że jadę na indukcję. Robię ją sama w domu, wlewam ją do termosu, biorę ze sobą malutką miseczkę. No i co nam stoi na przeszkodzie? Kompletnie nic. Mamy toaletę, mamy łazienkę w szpitalu, gasimy światło, włączamy sobie lampkę. Owijamy się czy szlafrokiem, czy ręcznikiem, nalewamy sobie z termosu do miseczki, wkładamy do toalety i robimy nasiadówkę. Ja Cudownie. absolutnie nie widzę w tym nic ani szczególnego, ani dziwnego, bo to nie jest żadne przeze mnie, czy podawanie dodatkowych leków, czy jakieś ktoś by mógł powiedzieć, no słyszałam coś takiego, że wydziwianie, ale następnie, jak na przykład po 40 minutach nasiadówki nagle położna rodzącą bada, a i z 4 cm jest 8, no to chyba To coś jest na rzeczy. to się zna rzeczy, prawda? Więc tak, zdarzyło mi się też w szpitalach i za każdym razem, jak jadę do szpitala z rodzącą, to albo mąż nam przywiezie w termosie, jeżeli ja nie mam czasu tego przygotować w domu, albo ja sama przygotowuję i biorę z sobą. Także Cudownie. mam nadzieję, że no, kiedyś też u nas w szpitalach będzie to stosowane, chociaż powiem szczerze, że no,
Może być z tym ciężko, może być z tym trudno, natomiast sama rodząca, same dziewczyny mogą o to zadbać. I dla mnie świadomość, edukacja i możliwości, jakie mamy podczas porodu, tą wiedzę należy wykorzystywać. Zawsze powtarzam, przekazuję ci tą wiedzę po to, żebyś z niej korzystała. I jeżeli wiesz, że coś takiego jest możliwe, bo ja to w szpitalu zrobiłam, to zrób to samo. I nie bój się, bo jakby to ma działać na twoją korzyść i no i co? Koniec, kropka. Dokładnie. A powiem ci, my coraz więcej też dół właśnie trenujemy w nasiadówkach i też coraz więcej położnych jest zainteresowanych w ogóle tym tematem i zaczynają je powoli wprowadzać też do swoich działań. Więc ja myślę, że wiesz, stopniowo to się może za jakieś ileś lat w tych szpitalach nawet też zmienić, dzięki właśnie tym ludziom, którzy to tam będą przynosić, albo klientkom, które będą po prostu chcieć takie coś, nie? Ja też, jak już jakby w mojej pracy jest coś takiego, jak już wiem, że coś działa, jest efektywne, to też staram się szukać efektywności działania tego sposobu w innych sferach życia kobiety. No też na początku skupiłam się tylko właśnie przed porodem i w porodzie, teraz już poszerzam to o połóg i tak o te dziewczyny dbam, staram się, bo wiadomo jest, że jak skończymy poród, to jakby po tym 6. tygodniu już nie mamy ze sobą tego takiego kontaktu, ale zdarza się, że mamy, więc też, ale też wśród kobiet mi bliskich, znajomych, które nie są w ciąży, mają problemy na przykład z bardzo bolesnymi miesiączkami, problemy z różnymi dolegliwościami mięśni dna miednicy, czy problemy na przykład z dolegliwościami w czasie współżycia, problemy ze snem, problemy z jakimiś bólami dziwnymi okolicy krzyżowo-lędźwiowej, problemy z rwami kulszowymi nawracającymi. No to wszystkim jak mantra, nasiadówka, 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 nasiadówka. To już ta nasiadówka wtedy zdrowe łono, prawda? Czy tam zależy, oczywiście zawsze można do nas się też zwrócić o jakąś poradę. Nie tak i mówię, właśnie tak. Właśnie tak im mówię, tu są specjalistki, one wiedzą co, na co, no i to okazuje się, że pomaga, nie? Więc... Dokładnie. Jeszcze bym może chciała wspomnieć trochę więcej o tym połogu, bo jednak nasiadówka się stała najbardziej znana dzięki połogu, jakby w świecie, bo najwięcej kobiet to wykorzystuje właśnie do połogu. I to jest świetna praktyka, jakby można zacząć już od momentu, kiedy odchody nie są krwiste. I oczywiście, jeżeli było cięcie cesarskie, no to troszeczkę działamy inaczej, tam dopiero po 6 tygodniach, po takiej operacji. Ale jeżeli poszło drogami natury, no to właśnie już odkąd te krwiste, znaczy nie ma krwistych odchodów. I najlepiej codziennie. I naprawdę kobiety się bardzo szybko goją i pięknie się wszystko jakby wraca na swoje miejsce, tak jak było przed ciążą. I właściwie też to pomaga takie to zanurzenie do siebie i danie sobie troszeczkę czasu dla siebie i trochę wyciszenia i miłości. To bardzo dużo pomaga w takiej profilaktyce przeciwdepresyjnej. Właśnie, żeby nie mieć depresji takich poporodowych, a jednocześnie nas to uzdrawia, goi w środku i też wszystkie organy idą z powrotem, pięknie się uelastyczniają i idą z powrotem do góry. Więc bardzo, bardzo polecamy też po stosunku. No to jeszcze bardziej, dołożyłaś cegiełkę, żeby mnie jeszcze bardziej w to wciągnąć i przekonać, czyli... No, będzie o tym lekcja. Super. Także bardzo ja jestem zafascynowana tym i myślę, że to pozostanie ze mną przez cały czas mojej pracy, bo no, ja jestem zakochana w nasiadówkach. Dzisiaj właśnie też będę sobie robić sama. Właśnie. Mówiłaś, że w trakcie porodu to sobie też robisz tą ceremonię dla siebie trochę. To jest ogólnie ciekawe.
To jest ogólnie u mnie ciekawe, bo ja w trakcie porodu bardzo dużo emocji przeżywam, takich właśnie duchowych. I czy to jest poród całkowicie w domu, czy częściowo w domu, staram się właśnie tak bardzo wspomagać tą kobietę i to, co się dzieje, cały ten poród, swoimi emocjami takimi wewnętrznymi. I w momencie, kiedy odbywa się ta nasiadówka i ja nie zawsze uczestniczę w niej, czyli nie jestem przy kobiecie, bo często jest mąż właśnie, czasem dzieci, czasem kobieta chce być sama, ale ten zapach i ta woń, która się unosi po całym domu, to ona właśnie sprowadza mnie do takich medytacji, zamknięcia oczu i też, no i też sobie robię sama ceremonię. Wdzięczności, że w ogóle tam jestem, ceremonię wdzięczności, zaproszenia do tego porodu. No i takiej prośby, tutaj głównie u mnie jest taka ceremonia, którą ja sobie robię, taka prośba o pozytywny przebieg tego porodu. Jakby nie, że mam na myśli, że coś może się negatywnego zdarzyć, ale potrzebę mam taką, żeby cały czas gdzieś tam sobie afirmować, sobie powtarzać, że wszystko jest dobrze, że ufam temu porodowi, ufam temu, co się dzieje, no i też sobie tam swoje ceremonie tworzę podczas porodu. Bardzo pięknie. Ja tak myślę, że jak już kobieta raz wejdzie w nasiadówki, przynajmniej u mnie tak było, to po prostu to już jest na całe życie. Jakby ja tak czuję, już od ponad trzech lat sobie stosuję nasiadówki, no co miesiąc, dwa razy przynajmniej, czasem więcej. No teraz w okresie ciąży to musiałam przerwać, dopiero zacznę za parę tygodni. Natomiast nie widzę tego, żebym jak miała kiedykolwiek skończyć z nasiadówkami. To jest po prostu część mojego życia, tak jak na przykład włączamy do swojego życia medytację albo ćwiczenia i już się to staje po prostu takim stabilnym punktem, no to u mnie zdecydowanie jest nasiadówka i myślę, że wiele kobiet też tak może poczuć, bo to jest tak coś pięknego, coś wyciszającego i jeszcze do tego tyle zdrowotnych benefitów, że naprawdę warto dać sobie tą opiekę, warto zauważyć swoje łono i dać mu tą wdzięczność, o której też ty mówisz, i w ogóle swojemu ciału, bo ono nas tutaj utrzymuje, po prostu jest piękne, jest zdrowe i naprawdę dzięki temu ciału tu na tej ziemi jesteśmy. I to jest naprawdę coś niesamowitego. Jeszcze dodatkowo nasze łono daje nowe życie i to jest celebracja, to powinna być celebracja tego łona po prostu. Powinniśmy go naprawdę honorować i dawać mu tą opiekę. Piękne słowa. Więc ja myślę, że jeśli chcesz jeszcze coś dodać, to oczywiście jak najbardziej, ale tak to już dosyć dużo powiedziałyśmy. I bardzo się z tego cieszę, bo dla mnie to jest też dużo takich informacji, które ja mogę dalej gdzieś dzięki Tobie powtórzyć innym kobietom, że takie są doświadczenia teraz w Polsce od rodzących i dzięki Tobie właśnie to naprawdę mogę szerzyć dalej. Więc cieszę się bardzo za tą możliwość, za to spotkanie i za to, że miałaś takie zaufanie, też to poczucie, to prowadzenie, żeby właśnie wejść w to szkolenie, żeby się tego nauczyć, że to jest jednak praktyka, która jest do tego okołoporodowego środowiska dosyć potrzebna. Dziękuję. No, powiem szczerze, że jestem zaskoczona faktem, że tak mocno intuicja mnie w to pchała. Tak bardzo. Bo przecież ja o nasiadówkach nie wiedziałam nic. Jak tylko przeczytałam i usłyszałam przyjazny poród, przygotowanie do porodu, to musi być coś. To musi mieć jakieś znaczenie, no i się nie myliłam. Dokładnie. Także dziękuję bardzo również za zaproszenie, że mogłam o tym wszystkim opowiedzieć.
No i cóż, idziemy robić nasiadówki. Będziemy robić nasiadówki. Jeszcze na koniec tutaj, jeżeli macie, zrobię takie zaproszenie, bo w sumie mamy też przygotowane szkolenia kolejne, które się będą odbywać. Jedno jest online i jutro o 17:00. Gdyby ktoś tak na szybko chciał skoczyć, to jeszcze jest opcja. A tak to 11 listopada będzie na żywo we Wrocławiu, więc można się u nas zapisywać. I oczywiście zapraszam też do korzystania z nasiadówek. Wszystkie informacje też znajdziecie u nas na stronie kobietawpełni.pl. Też można kupić zestawy okołoporodowe, krzesełka, wszystko, co jest potrzebne. Ale też można się u nas na Instagramie, Facebooku czy tam kanale YouTube'owym dowiedzieć, jakie są inne pozycje jeszcze możliwe do nasiadówek, które nie potrzebują wykorzystywać krzesełek. Można tak domowo nasiadać, nawet z ziołami, które po prostu same sobie pozbieracie, więc po prostu zapraszamy do korzystania, do otulenia siebie, ukochania i opieki. A ja serdecznie zapraszam do wspólnych porodów z właśnie wykorzystaniem nasiadówek i całkowicie domowych, i częściowo domowych, ale też szpitalnych. Także również serdecznie zapraszam do siebie i bardzo dziękuję. Ja też dziękuję za to spotkanie i w takim razie do Do zobaczenia, zobaczenia. do usłyszenia Pa. i cudownego wieczoru Wam życzę. Pa. Cześć.